Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do C-Sharpowej Aurory, naszej kampanii Spirala Zagłady. I, moi drodzy, w tym odcinku powinno wreszcie udać nam się ewakuować w pełni ojczystą planetę ludzkości, kolebkę ludzkości, zanim ta zmieni się w istne piekło na Ziemi, bardzo, bardzo, bardzo dosłownie. Jak pamiętacie, Ziemia spada coraz to bliżej swej rodzimej gwiazdy i temperatura cały czas rośnie. I jedyny sposób, jaki jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać bez wytrucia całej populacji, bo to spierdzimy odrobinkę. Frigusium nie jest magicznym materiałem pod tym względem, że ono nie wchłania ciepła, ono nie zaburza praw termodynamiki. Frigusium jest po prostu gazem, neutralnym gazem, który nie istnieje w rzeczywistości, tak jak wiemy na ten moment, i który posiada właściwości, które sprawiają, że promieniowanie ze strony gwiazdy jest odbijane, zanim wejdzie do atmosfery. Istnieją również takie gazy w rzeczywistości, tylko że te gazy są bardzo szkodliwe dla ludzi. Więc to jest różnica między frigusium a innymi gazami antycieplarnianymi. Okej. I teraz przechodząc do samej rozgrywki. O, właśnie. To, co między odcinkami zrobiłem, to na Merkurym, no, przepraszam, na Marsie zleciłem produkcję kopalni i na Merkurym również moglibyśmy zlecić, gdybyśmy dostarczyli na Merkurego odrobinkę kopalni, moglibyśmy zlecić użycie tych naszych dywizji samodzielnych batalionów inżynieryjnych do produkcji większej ilości kopalni, ponieważ kopalnie teraz, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji Aurory, Visual Basic, kopalnie zużywają tylko korundium. Nie zużywają, moi drodzy, duranium, którego mamy bardzo, bardzo, bardzo mało. I tak, będziemy chcieli na Marsie zacząć produkować więcej kopalni. Z Ziemi niedługo będziemy musieli te kopalnie wywozić, bo nie będziemy mieli populacji do utrzymania ich w stanie aktywnym. Ale na ten moment pozwólmy, żeby czas zaczął tutaj ponownie płynąć. I tak, ten odcinek, jak zaznaczyłem, mam nadzieję, że będzie punktem, w którym Ziemia zostanie w pełni ewakuowana, co ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne i minusy dowolne, ponieważ naturalnie nie będziemy mogli już wydobywać tych zasobów, prawda, które mamy tutaj. Nadal na Merkurym, przepraszam, na Ziemi. Tak, jak widzicie, jest to kolejkowane, prawda? Jest to sortowane, przepraszam, pod względem ilości populacji na danym ciele niebieskim, więc jeżeli odruchowo pamięć mięśniowa, prawda, który na liście jest który, to się obecnie zmieni. Ok, czyli tak, Ziemia. Mamy tutaj Ziemię, prawda? I widzimy, że na Ziemi mamy 224 kopalnie automatyczne. Te kopalnie automatyczne na Ziemi będą mogły jeszcze troszeczkę pozostać, ale za to te kopalnie, które wymagają personelu, niedługo też zaczniemy ewakuować, no bo nie będzie już personelu, żeby je obsadzić. Za to Ziemia obecnie nie potrzebuje lidera, który zwiększa produktywność, logistykę czy budowanie okrętów. Ziemia potrzebuje lidera, który jest dobry w wydobyciu. Jest dobry w wydobyciu i w terraformowaniu, powiedzmy. Przydziel takiego lidera. I widzimy, że najlepszym liderem pod względem wydobycia jest obecnie osoba, która nie jest zbyt kompetentna. Poziom kompetencji jest określany poziomem administracyjnym. Każdy świat, im więcej ma populacji, tym większego minimalnego poziomu administracyjnego wymaga. Więc chociażby Ziemia wcześniej wymagała 5, teraz Mars wymaga 5 poziomu zdolności administracyjnych i to jest minimalny poziom, jaki musi mieć administrator, żeby mógł być przydzielony do tego świata.
Okej, okay. A ja miałem teraz przydzielić laboratoria, bo właśnie skończyliśmy kolejne badania. I sytuacja wygląda tak. Rayo Industries, tak jak mówiłem, wyrównali dług konglomeratu Orzeł, zaciągnięty ze względu na, moi drodzy, nadbudowę, wybudowanie większej ilości stacji terraformujących, niż to było w ogóle możliwe. Niż to było fizycznie dopuszczalne ze względu na budżet, więc konglomerat oddał swoje laboratoria, żeby wyrównać część tego długu. Ale obecnie Rio Industries zdecydowało się przekazać część tych laboratoriów z powrotem, pod warunkiem, że zostaną one użyte w celu opracowywania technologii, nowych technologii napędu, ponieważ chcemy stworzyć nowe okręty militarne, a nowe okręty militarne wymagają nowych, lepszych, wydajniejszych i potężniejszych silników zwyczajnie. Więc około 3 laboratoria zostaną przydzielone do pracy nad kolejną generacją reaktorów, przez to w przyszłości kolejną generacją napędu, a nadal większość technologii, większość laboratorii będzie służyła do rozwoju technologii militarnych. Tylko tym razem odrobinkę bardziej rozproszymy. Chociażby zaczniemy pracować nad lepszymi sensorami grawitacyjnymi, a zaczniemy pracować nad lepszym nad zdolnością do naprawy okrętu w walce. To będzie tutaj o te i powiedzmy 3 laboratoria też. Więc Rio Industries już nie skupia się tylko na jednej technologii, stara się odrobinkę bardziej te technologie rozproszyć, prawda? Wcześniej wszystkie 20 laboratorii skupiało się na broni rakietowej i kinetycznej. Oczywiście nadal będziemy pracowali nad bronią rakietową i kinetyczną, zwyczajnie nie będzie to aż tak maksymalnie skupione tylko na tej jednej kwestii. I teraz tak, ulepszoną głowicę jeszcze będziemy chcieli mieć. To troszeczkę zajmie badanie nad nową generacją głowic. Najprawdopodobniej stworzymy rakiety oparte o poprzednią generację głowic i później stworzymy nowszy wariant, zwyczajnie. I być może zaczniemy pracować nad laserami. Musimy się zastanowić, jak ma wyglądać doktryna naszej floty. Na pewno nasza flota będzie w znacznym stopniu opierała się na okrętach rakietowych. Następnie będzie używała technologii gaussowskich w celu tworzenia mechanizmów obrony punktowej i być może rozważymy możliwość skonstruowania broni laserowej do związania walką wroga walką, prawda, na krótkim do średniego dystansu. Tylko tak się zastanawiam, czy pierwsza generacja naszych okrętów, nie, wydaje mi się, że pierwsza generacja naszych okrętów jednak powinna skupiać się na broni rakietowej i kinetycznej po prostu. Więc zwiększę ilość laboratorii przydzielonych. OK. Czyli chcemy potężniejsze głowice jako naszą podstawę użyć. To oznacza, że jeszcze jakieś 3-4 lata w świecie przedstawianym upłyną, zanim zdecydujemy się zaprojektować nową generację okrętów. I najprawdopodobniej ta nowa generacja okrętów będzie wymagała jednak nowej generacji silników, więc odrobinkę więcej laboratoriów zostanie przydzielone do opracowywania nowej generacji silników. Rozgrywka na przestrzeni najbliższych odcinków najprawdopodobniej nieznacznie spowolni. Najprawdopodobniej pojawią się z jeden czy dwa odcinki poświęcone, prawda, godzina lekcyjna 45 minut,
tylko i wyłącznie na projektowanie okrętów kosmicznych. O, to wiecie co? Dajcie mi znać w komentarzach. Czy chcielibyście zobaczyć cały proces tworzenia, eksperymentowania, tworzenia prototypów nowej generacji okrętów wojskowych? Czy preferowalibyście, żebym pokazał wam w samym odcinku na przykład tylko efekt końcowy? A to jest pytanie do was, pytanie otwarte. Nie mówię, że na pewno zrealizuję waszą sugestię, ale postaram się wziąć ją pod rozwagę. Jak widzimy, skończyliśmy przewożenie wojsk lądowych z Ziemi na Mars, a przynajmniej ten nasz kolejny rozkaz. Możemy zobaczyć, jak dużo wojsk zostało na Ziemi. Widzicie, że wreszcie ta lista się nie przewija. I te ostatnie samodzielne bataliony inżynieryjne zostawię na ten moment na Ziemi w ramach swoistego rodzaju, można powiedzieć, eksperymentu z mojej strony pod tym względem, jak długo te dywizje są w stanie wytrzymać na zapasach, które one posiadają. Bo w momencie, w którym nie będzie już populacji na Ziemi, o, i właśnie dochodzimy do punktu, w którym na Ziemi nie ma już wystarczającej ilości robotników. Tym samym niezależna grupa logistyczna miała zapętlone błędne rozkazy, marnowali nam paliwo zupełnie niepotrzebnie, głupio z mojej strony. A Ziemia, załaduj kopalnie. Tak. Uzupełnij zapasy. Udaj się na Merkurego na początek. Wyładuj instalację i nie zapętlaj ruchu, tylko powtórz ten rozkaz. Raz, dwa, trzy, cztery. A, bo to kopiuje wszystko. Czyli to było raz, później dwa, później a 4, teraz 8 jest, tak? Czyli dobra, 8-krotnie powtórz ten rozkaz na ten moment i zobaczymy, jak dużo przewieziesz. Ponieważ pamiętamy, że Merkury posiada olbrzymie depozyty zasobów, które pozwolą nam w przyszłości produkować jeszcze więcej kopalni, a dodatkowo posiada populację, której się nudzi, która nie ma co ze sobą zrobić, prawda? Momencik, czy ja coś źle w tych rozkazach dałem? Powiedzcie, co tutaj się dzieje. Dobra, ty możesz zaprzestać właściwie produkowania jakichś dużych ilości nowych rzeczy. Jak widzicie, obecnie wyprodukowanie tych 22 kopalni zajmie więcej czasu niż mamy. A wcześniej Ziemia zostanie rozrywana przez swamedziłą gwiazdę, niż udaje się zrealizować ten rozkaz. Jesteśmy w roku 17 nowej ery Exodusu, prawda, planetarnego. Ok, mamy odrobinkę kopalni, super. I teraz możemy zlecić produkowanie jeszcze większej ilości kopalni. Oczywiście wyprodukowanie tych kopalni z tak małą produktywnością długo nam zejdzie, więc to jest raczej zadanie dla zabicia czasu niż realnie spodziewając się czegokolwiek. Dobrze, 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 dobrze. I teraz tak. Co jeszcze tutaj powinienem zrobić? I w momencie, w którym na Ziemi zostało mniej niż 10 milionów mieszkańców, oficjalnie uznajemy Marsa za stolicę. Ponieważ na Ziemi nie ma już wystarczającej ilości ludzi, żeby obstawić chociażby budynki rządowe, a więc wszyscy oni ewakuowali się już na Marsa, tym samym Mars oficjalnie stanowi stolicę naszej Rady Planetarnej, naszego imperium. Imperium niedobitków. Ok, jak jeszcze tutaj chciałbym sprawdzić. Widzimy, że Ceres i Pallas zaczynają produkować drobne ilości produktów użytku
cywilnego. I na ten moment nie będziemy produkowali samodzielnie większej ilości infrastruktury niskograwitacyjnej. Ta infrastruktura niskograwitacyjna będzie produkowana tylko przez przemysł cywilny, co dość długo im zajmie, żeby te kolonie jakoś znacznie się rozbudowały. Chociaż widzimy między innymi, że tutaj jest miejsce na 7 milionów, 4 miliony, 7 milionów, więc w przyszłości odrobinkę więcej, ładniej to powinno działać. Ok, powolutku. O czym mi zapomniałem? Ja coś jeszcze miałem tutaj zrobić, moi drodzy. Ale niestety już sobie teraz... już wiem, co miałem zrobić. Miałem wydać tobie rozkazy. I powiedz mi, czy ty masz coś w ładowni? Tak, masz w ładowni już kopalnię. Więc teraz udasz się na Marsa, wyładujesz wszystko, udasz się na Ziemię, uzupełnij zapasy i załadujesz kopalnie załogowe i zapętlisz ten ruch. Ok. Dzień za dniem. Zaraz powinniśmy otrzymać informację, że okręty, moi drodzy, kolonizatory nie są w stanie podjąć populacji z Ziemi, ponieważ Ziemia jest obecnie światem pozbawionym jakiejkolwiek populacji. Tym samym w dniu 27 marca 17 roku nowej ery o 20:30 następuje oficjalne przemówienie ze strony przedstawicieli konglomeratu Orzeł, ogłaszających, iż wysiłki mające na celu ewakuację całej populacji Ziemi zostały uwieńczone sukcesem. Na przestrzeni całego procesu ewakuacji nie zginął ani jeden człowiek ze względu na zaniedbania ze strony konglomeratu Orzeł. Dodatkowo konglomerat Orzeł przedstawia również wszystkie kwestie związane chociażby z obozami pracy przymusowej, klarownie informując, jak wygląda tutaj sytuacja. I sytuacja wygląda w ten sposób, że w momencie, moi drodzy, w którym ostatni człowiek został ewakuowany z Ziemi, zgodnie ze wcześniejszą umową, niestety musimy to zrobić przez SM-a. Zgodnie ze wcześniejszą umową wszystkie obozy pracy przymusowej zostaną rozwiązane. I my to zrobimy w następujący sposób. Usuniemy je przy użyciu Space Mastera. I to ma odzwierciedlić następujące postępowanie ze strony konglomeratu Orzeł. Mianowicie, wszystkie osoby, które były związane w ramach tych obozów, zostają z nich uwolnione z dożywotnią pensją. Nie będą zmuszone już ze swojego życia pracować i otrzymują również ilość pieniędzy równoznaczną z przedanym komponentom, które zostały użyte do produkcji tych obozów. Czyli te obozy zostają zwyczajnie rozsprzedane i osoby, które w nich pracowały, otrzymują dożywotnią pensję, czyli bo one jak gdyby zostały teraz usunięte ze świata gry, prawda? Kiedy tworzysz obóz, mechanicznie używasz populacji do stworzenia tego obozu. I my odzwierciedlamy to w ten sposób, że te osoby są wyłączone z opodatkowania. Po prostu one jak gdyby nie istnieją w naszym świecie przedstawionym, ale one
nie istnieją w ten pozytywny sposób, prawda? Ponieważ my straciliśmy nie dość, że funkcjonalność tego, to dodatkowo zasoby, które zużyliśmy na produkcję tych obozów. I SMM usunęliśmy te obozy, wyłączam SMA, zapisuję G, bo jest to bardzo istotny punkt, szkoda by było go stracić. OK, G jest zapisana. I moi drodzy, tak jak mówiłem, jest to bardzo, bardzo, bardzo istotny punkt. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę? Dodatkowo kolejne ogłoszenie ze strony konglomeratu Orzeł jest dużo bardziej niepokojące, ponieważ oprócz oczywiście przedstawienia wszystkich swoich uczynków, i tych dobrych, i tych niekoniecznie dobrych, prawda, rozliczenia się z tego wszystkiego, również konglomerat zaprosił przedstawiciela Rare Industries na mównicę i razem przedstawili pewną teorię, nad którą ich naukowcy wspólnie pracowali. Mianowicie, według Rio Industries, asteroida, która zderzyła się z Ziemią, wywołując pierwszą katastrofę, prawda, i następnie po odbudowie spadek Ziemi, prawda, w stronę gwiazdy, nie jest pochodzenia, nie była ona pochodzenia naturalnego. Rio Industries oficjalnie przekazało wszystkim informację mówiącą, iż to był atak. To nie był fenomen naturalny. W całym układzie planetarnym nie ma asteroidy o zbliżonej kompozycji i zbliżonym sposobie zachowania do tego obiektu, który zderzył się z Ziemią. Więc jest to obiekt pochodzenia pozasłonecznego. Był to obiekt pochodzenia pozasłonecznego i na podstawie analizy kompozycji w odniesieniu do najnowszych osiągnięć naukowych pod względem chociażby kompozytów pancerza i technologii stealth, prawda, technologii ukrywania się, Rio Industries dokonał analizy indykującej, że praktyczną niemożliwością byłaby taka kompozycja powstała naturalnie. Oczywiście wywoła to, prawda, olbrzymią burzę wśród naszej populacji i sprawia to również, że zostaje odwleczone przekazanie zarządu nad wszystkimi planetami demokratycznie wybranemu rządowi, prawda? Rio Industries i konglomerat Orzeł w świetle tych informacji decydują się nadal cały swój potencjał przemysłowy przeznaczyć teraz w tym kontekście na rozbudowę militarną w celu obrony przed potencjalnym agresorem, który chciałby pojawić się tutaj i dokończyć tego zadania, którego mu się nie udało w pełni zrealizować przez za pośrednictwem, prawda, tej broni kinetycznej, którą nas zaatakował. I to jest bardzo istotny aspekt naszego świata przedstawionego. Dlaczego? Bo oczywiście niezależnie od tego, czy to, co Rio Industries i konglomerat Orzeł zadeklarowali w ramach swojego przemówienia jest prawdziwe, czy nie, niezależnie od tego, pewna część populacji uzna to zwyczajnie słusznie lub niesłusznie, to na razie zostawmy poza domeną domniemań, a tą wypowiedź jako próbę pozostania przy pełnej, totalitarnej władzy. Więc pewna część populacji, prawda, potępi tego typu zachowanie, uznając arbitralnie, że to nie może być prawdziwe, skoro to zapewnia tak olbrzymi, prawda, skok zdolności wykonawczych ze strony konglomeratu i Rio Industries. I to również, moi drodzy, chciałbym, żebyście uwzględnili.
Pod odcinkiem znajdziecie ankietę, którą przygotowałem tuż przed początkiem nagrywania tego odcinka. Opinia na temat skuteczności konglomeratu Orzeł w ich działaniach mających na celu uratowanie ludzkości. Chciałbym, żebyście dali znać, co sądzicie. Czy popieracie, nie macie opinii, co jest tchórzliwym, prawda, rozwiązaniem, czy sprzeciwiacie się ich postępowaniu. Jeżeli bierzecie drugą albo czwartą opcję, dajcie znać w komentarzach, bo jest to wtedy dość otwarta kwestia, prawda? Co potępiacie, czego, co wam odpowiada wówczas. Więc zachęcam zagłosować, ponieważ jeżeli na przykład duża porcja z was okaże, będzie się sprzeciwiała temu, co tutaj konglomerat próbuje zrobić, czy już zrobił, wówczas możemy pomyśleć o jakiejś bardziej potężnej, prawda, frakcji rebeliantów, która powolutku będzie się tworzyła. Za to jeżeli wszyscy będziecie w pełni popierali ich działania, no to ludzkość nadal będzie zjednoczona i być może tylko zjednoczona ludzkość będzie w stanie przeżyć w tym niebezpiecznym świecie po utracie swego rodzimego terytorium. I teraz, to co będę planował zrobić, kolejny aspekt tego, co zdecydują się zrobić, co zdecyduje się zrobić konglomerat, pomimo ogłoszenia tego stanu, prawda, zagrożenia tej sytuacji, również deklarują, że pozostałe środki teraz zainwestują w próbę ewakuacji z ziemi jak największej części dorobku kulturowego i różnorodności biologicznej. Czyli teraz między Ziemią a Marsem będą kursowały puste frachtowce i puste kolonizatory, które w zamyśle naszym, prawda, służą do tego, żeby przewozić z Ziemi na przykład zamrożone nasiona, zamrożone embriony zwierząt, prawda, czy całe budynki, całe dziedzictwo kulturowe, które uda się tylko z Ziemi uratować. Te nieliczne ostatki, prawda, dziedzictwa kulturowego, które przeżyły pierwszą apokalipsę. Czyli samo zderzenie się z asteroidą. Ok. Usuń ostatnie. Czyli tak, Ziemia uzupełnia jej zapasy, Mars wyładuj kolonistów. Tutaj muszę wszystko usunąć. To będzie tak. Ziemia uzupełni paliwo, Mars udaje się tutaj. Jak widzicie, nie ma czegoś takiego w grze, zwyczajnie, fizycznie. Nie ma możliwości zasymulowania tego w grze jako takiej. W grze mechanicznie my ewakuowaliśmy absolutnie wszystko z Ziemi. Ale my opowiadamy naszą historię przy użyciu tegoż klienta, prawda? Więc pewne rzeczy będą dopowiadane zwyczajnie. Użyjcie swojej wyobraźni i tutaj dołączcie do mnie właśnie w tej naszej wspólnej, wymyślonej, prawda, w tej dodatkowej, wymyślonej płaszczyźnie naszej rozgrywki. Ok. I teraz tak, anuluj. I ja zapomniałem o bardzo istotnej rzeczy. Po pierwsze, infrastruktura Mars-Merkury zaprzestanie lotów, które wcześniej realizowała. I tak jak mówiłem wam wcześniej, chcemy skolonizować Ganymedę. W przyszłości może tutaj żyć przeszło 2 miliardy ludzi. Na wszystkich księżycach prawie 6 miliardów może żyć. 5,5 miliarda na wszystkich księżycach Jowisza. Więc chcemy stworzyć kolonię na Ganymedę. Stwórz kolonię, tak. I chcemy wydać rozkaz,
zacząć przewozić infrastrukturę z Ziemi na Ganymeda. Kolonia na Merkurym będzie już rozrastała się tylko i wyłącznie cywilnie. Usuń rozkazy, udaj się na Ganymedę, wyładuj całą... Usuń wszystkie rozkazy, wszystkie. Udaj się tutaj, wyładuj instalację, udaj się na Marsa, załaduj infrastrukturę i uzupełnij zapasy. Ok. I teraz tak, zapętlasz te ruchy, dobrze, i jeszcze trzeba cię inaczej nazwać, bo ty jesteś Mars. Ok. To by się zgadzało. I kolejna rzecz, bardzo istotna, to nasza grupa holownicza uda się teraz na Ziemię, raczej uda się teraz do naszej stoczni, naszej grupy stoczniowej, w której znajdują się nasze stacje kosmiczne. I te stacje kosmiczne zacznie przewozić na Ganymedę. Ponieważ Ganymeda musi zostać jak najszybciej terraformowana. Bo Ganymeda będzie naszą stolicą w układzie zewnętrznym, prawda? Układ słoneczny my dzielimy na część wewnętrzną i zewnętrzną. Ta część wewnętrzna kończy się na pasie asteroid za Marsem. Część zewnętrzna zaczyna się na Jowiszu, chyba formalnie. To jest oczywiście sztuczne rozróżnienie, ale będzie ono istotne administracyjnie, zostanie ono administracyjnie przyjęte przez Radę Planetarną. Dobrze. I teraz tak. Zielone światło i przesuwamy się o dzień. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Czy o czymś jeszcze ja zapomniałem? Czy jeszcze na coś powinienem zwrócić uwagę? Bo pamiętamy, że Merkury obecnie stara się oziębić swoją atmosferę. Jest to bardzo powolny i problematyczny proces, który może nigdy nie do końca, może nie zadziałać do końca tak, jakbyśmy chcieli, ale będziemy z tym eksperymentowali. Już na ten moment Merkury dziesiątą część objętości ziemskiej atmosfery jest w stanie produkować dla innych światów rocznie. Więc za te 10 lat, prawda, Merkur powinien mieć znośną temperaturę. I widzimy również, że koszt zamieszkania na Merkurem spadł o 0,5 jednostki kosztu. Nie wiem, jak to bardziej poprawnie nazwać. Bardzo ważna rzecz. Trzeba ustawić gdzieś tutaj. Tutaj. Mars nie jest już celem dla naszych kolonistów, jest źródłem kolonistów. Ponieważ Mars, to prawda, ma możliwość rozwoju, prawda, mamy olbrzymią ilość miejsca na Marsie, ale, moi drodzy, jak pamiętacie, nie chcemy ponowić błędu ludzi z Ziemi, prawda? Żyć tylko na jednym świecie, jeżeli ten świat zostanie potraktowany kataklizmem, nagle znajdujemy się w absolutnie fatalnej sytuacji. Dobrze. Nie wszystkie jajka w jednym worku, prawda, czy koszyku. I to chyba wszystko, co istotne zrobiłem. Widzimy, że grupa holownicza bardzo, bardzo powoli przewozi naszą stację, ponieważ obecnie przewozi tą największą stację, jak pamiętacie. To jest stacja 20-modułowa. I 20-modułowa stacja spowalnia nasz holownik do ślimaczego tempa 122 km na sekundę.
Oczywiście jest to ślimacze tempo tylko i wyłącznie w kontekście technologii, które już posiadamy. W kontekście technologii naszych dzisiejszych rzeczywistości jest to tempo dość znaczące, olbrzymie, można by rzec. Ok. Nie mamy na Marsie korodium. To by oznaczało, że chcielibyśmy pewnie to korodium przewieźć z Ziemi. Na Ziemi mamy zapas korodium, który moglibyśmy obecnie przewieźć. A, i Ciebie nie chcesz produkować. Jedyne, co mógłbym chcieć zrobić, to nie wiem. Spróbuj zmodyfikować... Bo co my tutaj mamy? Spróbuj zmodyfikować... Albo wiesz co? Nic już nie wiem. Anuluj wszystko, nic już nie rób. Ganymede... Pierwsi koloniści na Ganymede się pojawili. Mamy naszą infrastrukturę na Ganymede. Rzućmy okiem na nasze wydobycie cywilne. To tutaj rzucimy okiem. Kupujemy od was, kupujemy... Od was nie kupujemy. Czy chcemy od was kupować? Duranium i sorium. Duranium nie mamy za dużo. Musimy się wykosztować. Chcemy kupować to od was. Od was kupujemy. Ok. Od wszystkich cywilnych dostawców kupujemy. Mars posiada zdolność do odzyskiwania tego. Super. Merkur produkuje również zasoby, ale produkuje je na ten moment stosunkowo dość wolno. Oczywiście, bardziej obecnie, szybciej zerowalibyśmy więcej zasobów, gdyby te kopalnie z Merkurego znalazły się na Marsie. Ale na dłuższą metę chcemy na Merkurym również te kopalnie mieć i mamy dostępnych pracowników, więc nie jest to aż tak dużym problemem. Ok, i Ganymede, gdy będziemy mieli już tutaj moduły terraformujące w przyszłości, to co chcemy tutaj robić, to dodawać Arstusium. Chcemy mieć co najmniej jedną atmosferę Arstusium, żeby stworzyć sztuczny i bezpieczny efekt cieplarniany. Bardzo zbliżony proces jak na Marsie, prawda? Tylko będziemy potrzebowali więcej tego gazu zwyczajnie. Co najmniej jedną atmosferę, najprawdopodobniej troszeczkę znacząco więcej. Być może Mars będziemy chcieli odrobinkę bardziej podgrzać w przyszłości, ale to będzie już stricte kosmetyczne, ponieważ z punktu widzenia mechaniki naszego świata przedstawionego, to mamy już idealne warunki dla ludzi. Dobrze, na Ziemi zaczęli pojawiać się nowi koloniści. To jest mechaniczny problem, ponieważ ja zapomniałem uczynić Ziemi przestrzeń militarnie ograniczoną. Jak my z temu zaradzimy? My zaradzimy temu tak, że powiemy, żebyś ty na Ziemi załadował populację jeszcze. Okej. I nie wiem, czy uważacie, że jest to istotny aspekt? Być może jest to jakiś protest, na przykład grupy starszych osób, które zdecydowały, że jeżeli mają i tak umrzeć, to nie chcą umrzeć na pustym, zimnym Marsie, wolą zginąć wraz ze swoją rodzimą planetą, albo możemy zrzucić to po prostu na mechanikę rozgrywki. I tak te osoby zostaną z Ziemi ewakuowane. I to jest kolejna rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę, prawda? Konglomerat Orzeł nie dał nikomu wyboru pozostania na Ziemi. Zdecydował się ewakuować wszystkie osoby właśnie z Ziemi. Czyli jest to bardzo, bardzo totalitarne zagranie, prawda? Pomimo tego, że robimy to w interesie tych osób, to tak naprawdę te osoby, niektóre z tych osób, prawda? Nawet jeżeli jest to co tysięczna osoba,
no to i tak troszeczkę z prawie miliarda populacji tych osób by się uzbierało. No cóż, pozwólmy, żeby... właśnie. Zatrzymaliśmy się tutaj przecież dlatego, że brakuje nam zasobu. Czyli powiedzmy, że zmienię ciebie na 1%, a ciebie na 99%. Ok. Co oznacza, że zaraz nie będzie nam korodium brakowało, a będzie nam brakowało duranium. Prawda? Bo duranium mamy tutaj mało. Z kolei. Właśnie dlatego kupuję duranium wszędzie, gdzie tylko mogę. Ok. Ok. Ziemia znów została w pełni ewakuowana. Te osoby, które się zbuntowały, które próbowały na ziemię wrócić, zostały z powrotem na Marsa wywiezione. I jak widzicie, Ziemia ma już malutkie zdolności terraformujące, bo zabraliśmy największy z modułów. I Ziemia teraz błyskawicznie będzie... ta temperatura na Ziemi się zwiększała. Ok. Czyli ty teraz jesteś kolonią, na której światem militarnie sankcjonowanym, tutaj nikt nie może się udać, nikt nie może się pojawić. Dobrze. Zwykłe kopalnie próbujemy przewozić. Czy ten rozkaz dobrze wydałem? Czy on jest poprawnie realizowany? A ziemia załaduj, Mars wyładuj, ziemia uzupełnij zapasy. Ok, teoretycznie wszystko powinno się zgadzać. A, i tak, muszę wam cofnąć rozkaz. Usuń ostatni. Ok. Wy po prostu macie kręcić się w kółko między Ziemią a Marsem. Kolejna istotna rzecz. Ile na Ziemi nam zapasów zostało? 12 milionów... Nie, to na Marsie mamy 12 milionów paliwa. Na Ziemi zostało 8 milionów paliwa. Czyli zużyjemy większą część tego paliwa i nie będziemy musieli go nawet przewozić. Pamiętacie, mam drobny problem ze zrealizowaniem odpowiedniego rozkazu przewożenia. Przewożenia paliwa między światami. Ok, jak ty stoisz? No, fajnie. Co prawda zaledwie 16 jednostek infrastruktury rocznie jest produkowane, ale nie mniej. Czyli co, to jest 20, 36, niecałe 40 jednostek infrastruktury dla światów o niskiej grawitacji rocznie jest produkowanych. Stosunkowo dość mało niefortunnie. Ok. 1900 więcej tej infrastruktury możemy stąd eksportować, bo jeszcze tyle wyprodukowaliśmy. Mącik. Ty tutaj dodaj 1900. I wy powinniście mieć jeszcze 1000. Ok, czyli ty prosisz o 1470. Nie, Macik. No, edit. Ok, czyli cała reszta infrastruktury trafi na Pallas. Świetnie. Ok, to mi odpowiada. Czyli mamy 3 kolonie w pasie asteroid, mamy 2 kolonie w centralnym układzie planetarnym. Znaczy, w centralnym układzie planetarnym, prawda, mamy sumarycznie 5 kolonii. 3 niskograwitacyjne i 2 zwykłe. Ok, powolutku. I to będzie ostatnie przesunięcie się w czasie i przestrzeni, ponieważ jak zwykle ten odcinek staram się, prawda, ograniczyć w cudzysłowie zaledwie 45 minut, ponieważ krótsze odcinki w Aurorze moim skromnym zdaniem są bezpodstawne. Aurora jest takim pochłaniaczem czasu i w taki sposób tym czasem w niej musimy zarządzać, iż moim skromnym zdaniem
Moi drodzy, robienia czego 20-minutowych odcinków mija się z celem, bo zwyczajnie w takim odcinku praktycznie nic nie jestem w stanie zrobić. No tutaj proszę bardzo, jeden odcinek i faktycznie zrealizowaliśmy nasz cel. Ewakuowaliśmy, moi drodzy, Ziemię. Mars jest stolicą ludzkości, Ziemia stoi pusta. Zaczynamy przewozić ostatnie resztki sprzętu, ekwipunku, prawda, z Ziemi na Marsa i pojawia się nowa kolonia na Ganymedę chociażby. Kolonia na Merkurym nadal się rozrasta, pomimo tego, że nie przywozimy nowej infrastruktury, dlatego że warunki na Merkurym się poprawiają, więc wszystko idzie w dobrą stronę. Odpukać. Mam nadzieję. Niewykluczone. Cóż może pójść nie tak oprócz wszystkiego? Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Wspólne, prawda, komisyjne zapisanie gry, żebym o tym nie zapomniał. Proszę, dajcie znać, co sądzicie, prawda, w ankiecie. To będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak dalej będę starał się grać w tą grę. Bo reprezentujecie tutaj populację ludzką, prawda? Więc chcę wiedzieć, co populacja ludzka sądzi na temat tego, jak konglomerat Orzeł sobie radził. I w komentarzach oczywiście możecie też sugerować inne rzeczy. Miłego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!